środowisko. Zrozumiesz też to, co chcę przekazać, więc najpierw on. Ma dziewczynę już drugi rok, wpadł razem z nią na pomysł, wyjedźmy stąd, bo będąc tutaj nam się nie uda odłożyć na wspólny dom. Ona z tego znana, że poukładana, zwykła nastolatka do komputera usiadła. Ofertę znalazła, za granicą praca, sam rozumie, życie swoje chcę poprawić. Nikt nie idzie z celem, by się bawić, wiesz o co mi chodzi, w każdym razie na pewno nie oni. Ona dzwoni i ofertę dostaje w moment, to takie łatwe, za dni parę wita ich biuro pośrednictwa pracy. W moment się zgadzają, warunki odpowiadają, duży się nie zastanawiają, postanawiają i wyjeżdżają. Pożegnanie znajomych, nikt nic nie oczekuje od para spakowana, decyzja przemyślana, zdecydowana jechać na zarobek. Trafiają na zamknięty ośrodek, świetny domek, jeden ze stu chłopaków kilku. Lokatorów wyglądają na normalnych od początku, bez krzywych wątków, komplikacji żadnych. Słuchaj, bo klimat zaczyna być poważny, impreza wieczór, spiwa cały stół. Flaszka to wpisowe, twarze nieznajome, poznawane, lody przełamywane, tak zwane zaklimatyzowanie, kieliszku polanie. Wszystko pięknie, ładnie i nagle jakaś tabletka na niebiej szklance. Tutaj się zorganizowali, każdy się śmieje, każdy chleje, chleje, ogólnie nudą nie wieje. W międzyczasie coś z jej chłopakiem się dzieje. Strach to niemoc, masz tuż przy gardle, tuż przy gardle. Jak się czujesz właśnie, ona jest obok w pokoju, dwóch śmieci z nią siedzi. Nie opisałem na początku, wróć. Jeden wygląda jak wódz, drugi zwykły ćpun, trzeci narkotyk Bóg. Czwarty wódz w stadzie na tej balandze, finiszu nie zdradzę, przetrzymuje dziewczynę na babsie. Nie musisz znać się, żeby wiedzieć, że bezbrodna jest. Przy dwójce pijanych on w pokój obok posrany, zapłakany i bezradny, lekko nawąchany, też pijany, otumaniony. Zdaje sobie sprawę, że ktoś krzywdę jego pan nie zadaje. Oni ją gwałcą, ona płacze, krzyczy, ciosów nie policzysz, ile ich oddał, żeby się uwolnić. Skopali go, leżał nieprzytomny, ona jak bezbronny ptaszek przegryzła język z bólu. Wyzywała tych durniów, aż zemdlała. Sytuacja pojebana, wstaje rano dalej naćpana. Po chorym porno, horror, nie wie czy wstać jej wolno. Gdzie ma ubrania, jednak to prawda, że to wszystko to nie wyśniona chora jazda. Ocuciła chłopaka, on dalej płakał, ona się bała, historię zapomnieć próbowała. To nieprawda, sobie tylko wmawiała i wmawiała, że kurwa wie, kto jej to zrobił. Tłumaczy, że chce spokojnie zarobić i do domu wracać, jakby nigdy miejsca nie miała ta sytuacja. Nie pojmę, że on się na to zgadza, sam nie wiem czemu tydzień jeszcze z nimi tam mieszkała. Tydzień później nie wytrzymała, historię chyba zatarła, ale dalszej części już wam nie naświetlę, bo po chuj o tym gadać, skoro nawet ona nie chce.